L'accompagnerò, mi chiamo Matteo e zapraszam do kolejnego odcinka z naszej tutaj serii z Heroes 3 z modem Horn of the Abyss, misja piąta kampanii Forged in Fire. I mamy tu jakiegoś Skrela, który no chce wciry dostać ewidentnie za to, że tutaj anioły zgarnął. Nie no, chyba go porobię tako. Co on tu może zrobić? Co on tu takiego ma? Czemu ja tu niby przegrałem? Co ten bot? Dajmy w razie czego jakieś żywiołaki. Wejdźmy od razu w zasięg ataku minotaurów albo aniołów. A pecha mamy. Znowu pecha mamy. Z jednym unlockiem mamy pecha dwa razy. Dobrze, dobrze. Idziemy dalej. No, on ma laka. Pytanie, czy w umiejętnościach, czy w artefaktach? Zrobię jeszcze jednego samana w razie czego. Ładnie sobie radzi tutaj. Jakiego farta ma ciągle. Okej, przynajmniej morale ma kiepskie. Dzięki mojemu artefaktowi. Drugi żywiołak nie był potrzebny. Oresa ma. To się może przyda jednak. Ten drugi stag żywiołaczków. Co będzie resał dalej? Resa dalej. Dobrze. Fajnie. Podoba mi się ta walka. Resasz dalej, kolego? Resa dalej. Tak się składa, że ja też mogę sobie resnąć. I co teraz zrobisz, cwaniaku? Nic nie zrobisz. Scroll of Icebolt. Czy ja tego nie potrafię bez tego? Nie no, potrafię. Olać. O, zmniejsza szczęście, też się może przydać, to jest fajne. To mogę sytuacyjnie zakładać, ale i tak teraz chyba nie mam nic lepszego do założenia, więc może być non-stop. Ja bym sobie tutaj mógł nawet wziąć balistę, bo nadal nie mam żadnego blinda, nic takiego, więc balista mi raczej przeszkadzać nie będzie. Mogę tu wszystko zakupić. Jakaś wiedza. Aha, jakiegoś Skrela musiałem pokonać, pokonałem. Ale dalej nie mam fioletowego tego, klucznika nigdzie, nie? A tu tam coś może ciekawego być, halo. Jakieś Feniksy i przejście dla mnie. Idziemy tam. To sprawdzę. To można by zrobić. To można by zrobić. Te wiwki to naprawdę do plucia. Ja nie lubię tych wiwek zbierać. Zwłaszcza, że tutaj bot już widzę powyzbierał chyba. Ale tutaj może najpierw zajrzymy. I jak tu będę chciał wejść, to z tym. Żeby mieć jeszcze więcej tej many. Później przebiorę. Żywiołaki burzy bronią czwartopoziomowego. Zaklęciać kwiakiego. Co tam co fajnego czwartopoziomowego ja bym chciał mieć jeszcze? Jeżeli mamy już na przykład to i to, to co ja innego? Na przykład, nie wiem, chain mógłby się przydać, ale nie mam powietrza, więc nie będzie taki dobry. Albo Shao, ten co obronę wymienia jakby na atak. To mogło być przydatne. Berserk mógłby być przydatny.
A w wodzie nie wiem. Klonowanie było trzeciopoziomowe czy czwartopoziomowe? Jeżeli klonowanie było czwartopoziomowe, no to jeszcze klonowanie jak trzeciopoziomowe, no to... Może prejerka. Prejerka też byłaby dobra, nie? Bo mamy wodę na ekspercie, więc... Też byłoby spoko. No, to jest ta maska. Ja tu już przejść nie mogę. Dobra, to ty już nic nie zrobisz. Wracaj się. Tutaj bym zajrzał, skoro już tu jestem. Smoki, które bronią... Też fajne, bo mamy jednak wodę na ekspercie. To się może przydać. Weźmy to. Złote smoki. No i będą mnie niszczyć pajace tutaj, no. Dobra, no. Bez żywiołaków. A, miałem podmienić zbrojkę i nie podmieniłem. O, morale słabe. No zostawcie moje machiny przecież, ja za to płaciłem ciężkie, grube pieniądze. Okej. Zostaw ten. Te balistę. Dobra. Z tego na razie nie korzystam w ogóle, nie? To tak zrobimy. O, żywiołki wody też mogę wzywać, jakby co. Razy 4 spell power tu jest, nie? To jest tylko razy 3. To te żywiołki wody będą lepsze. Klonowanie. Z czwartopoziomowe, nie? Prejerka. Jest też zapomnienie. No nie, no i zigierka. Dobra, fajnie się gra. Tutaj może na razie nie będę wchodził. Też korci. Ale sam nie wiem. Kurczę, no korci też pójść tam, gdzie są te Feniksy. Też tam pewnie coś fajnego może być. Kopalnia złota do wzięcia. Dobra, podziemia może na razie opluję. Tutaj też bym chciał iść. Ja bym chciał wszędzie iść. Tutaj bym chciał... To bym chciał przejąć. Idziemy tam, na dół. Kopalnia, Feniksy. To jest coś, co chcę zaliczyć. A, i po drodze, przy okazji tutaj porządek się zrobi. W razie czego jeszcze to podmienię, żeby nie zapomnieć. I dobra, sztos. To tutaj dalej widzę, możesz coś robić. Już nie. Nie, 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 przechodź. Możesz, ale... Ale nie chcę. Dobra. A to jest fioletowy. No to by trzeba to porobić, żeby sobie zacząć w końcu otwierać te inne rzeczy. No ale no nie tobą. Tobą to tak średnio, bym powiedział. A bo tu się kręci ten jakiś taki. Jakby się zbliżył bardziej, nie wiem, tutaj jakby jakoś się kręcił ten bot. Może do tego będzie chciał zajrzeć. To wtedy może nawet z miasta, jakbym się telepnął, to po tej drodze może nawet bym go ścignął tutaj. Bohaterem, Bertramem, wiecie, z tymi artefaktami dwoma, z logistyką, to może by dało radę. Jeszcze z robakami jestem, więc ruchu mam sporo. Można by go spróbować też zaszachować, czyli wystawić w Rafmonta, żeby chciał go ścignąć, czyli na przykład tutaj bym się mógł zbliżyć, to on wtedy by się pewnie chciał zbliżyć, żeby mi go zabić. I wtedy bym go tam czapnął jakoś, nie? Może. 10 kamienia powaliło was. Ja to chyba zbuduję, bo to nie mam co z tym robić. A halflingów w sumie się już sporo zebrało. Nie, tego to nie. I tutaj jeszcze kolejnych 60 mogę wziąć.
Todd, rób coś użytecznego. Patrzcie, jest tak stosunkowo niedaleko. No się tutaj po tej drodze to będę miał naprawdę zarąbisty ruch, ale tutaj jak już wyjdę, no to może być gorzej. Może się okazać, że go nie złapię. No korci się telepnąć i sprawdzić, ale... Ale mam tu co robić, nie? W tym miejscu. Mogę go od razu ścignąć. Ale nie, no dobra, on mi nie ucieknie. On w ogóle stoi w miejscu z jakiegoś powodu. To najpierw zróbmy. Mogę to zrobić bez strat, bez sresania, czy... Nie bardzo. Musiałbym ich zeslowować, żeby w ogóle myśleć o takich rzeczach. A że tego nie zrobiłem, no to już chyba po ptokach. Good focus, bro. Nie no, mi się podoba. Jest dobrze. Okej. Okay. Ech. Spróbuj się wychylić. Coś mogę zbudować? Nie mogę nic. To kryształ generuje za kamień. Trzeba ten kamień kupować. No, nie mam innego wyjścia. Kamień tam leżał. Daj mi kamienia, sojusznik. O, pokonał zielone smoczki. Może tam coś zrobi. Artefakcik będzie jakiś. Do szczęścia. Znaczy, no, mogę wziąć. Póki nie będę korzystał ze strzelców, to spoko. Co to mają być za straty niepotrzebne? O. A, prajerkę sobie wrzucę. No i co mi to da? Tak, będę musiał się resać. Niepotrzebna strata many w sumie. No dobra. No. Generowanie złota też się może przydać. Dawaj je. Ja tu na razie to robimy, nie? Nie będziemy tam żadnego zapomnienia im dawać, nic takiego. Masz ruch 8. Mam tutaj, niech będzie. Znaczy oni mają zawsze prostą strzałkę. Co, ja się przystawiam jakoś nie wiadomo jak, nie wiadomo po co. Dla nich to nie ma znaczenia. Ale pełnej skuteczności w walce w zwarciu to nie mieli, nie? O, to też jest fajny artefakcik. Ale nie, no to, to wolę chyba. Póki co. Póki nie będę jakoś bardzo musiał myśleć nad uzyskaniem Speed Prio, no to... To jest okej. Okay. No. O! Kurde, kamień. Gdzie jest ten frajer? Tam jest. A właśnie, stąd można było cyce wziąć. On pewnie je wziął. I tymi cycami się okazuje, jakieś zadania tu można w ogóle odblokowywać. No nie, no, zwłaszcza to. Znaczy, nie, dobra. Nie, no nie zależy mi jakoś tak bardzo na tych dwóch rzeczach, szczerze. Znaczy, ten pierścień do, plus jeden do HP się może okazać, że to jest... Że będzie można znowu te eliksiry cały ten skleić, nie? No to, to wtedy byłoby spoko. Ja mam kamienia! Przecież, ale nie, no na to zbieram.
No ja to chcę. Ja chcę te Juggernauty już. No, siarki to nie będę dawał. Te sojusznik, daj mi jakiś kamień, coś tego. Ja chcę zawalczyć. Poczekajmy, zobaczmy, co on tam odwali. No, bardzo defensywnie podchodzi. Dobra, podejdźmy. No to ja oczywiście to odpalę. Ty masz ruchu 9. Tak w prostą strzałkę będzie trzeba podejść, coś czuję. Ale może niekoniecznie cyca, może wprost są po prostu meduzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli tutaj wystarczy. No tego na pewno nie będziemy chcieli atakować. Wbijamy się w meduzę. To bym też bym wszedł w meduzę. Tobą bym te minotaury klepał dalej. Tego trzeba wyciągnąć. Żeby eksplozji teraz nie zrobić. Dobra, wyciągnę, walnij sobie tam. No, nadchodzi teraz. Odsuwa się. Nie wiem, czy lepiej to rozegrałem, czy gorzej. Mniej więcej tak samo. No cóż. Nasi kryształów i klejnotów. A metal się tylko obatałem shorten materials my workshop. Będzie to on, że on pracuje na przemianie metali w złoto, wcale nie oznacza, że on mi złoto da, jak mu to dam. On może się okaże, że on mi tam coś zupełnie innego będzie chciał dać w nagrodę. Cholera wie. Tu jeszcze jest coś. Wizytę to bym chciał sprawdzić. 5 kamienia, 3 siary, 5000 zł. Mógłbym to odblokować, ale nie chcę. Na razie, aż tak bardzo mi na nich nie zależy. Nie będę z nimi biegał. Mógłbym to przejąć, żeby się tu zbierali i... A nie, no jeszcze tu Watch Towera nie mam nawet. To olać. No właśnie, to tym bardziej olać. Ile to złota? 2000, czyli mogę już teraz kupić jeden... kamień, żeby to w końcu mieć. Ile kosztuje ulepszenie? 10 kamienia. To będzie trzeba teraz zrobić później to. A żeby to jeszcze kryształ... Ja pierdzie, jakie to jest drogie wszystko. Jak to ciężko do tego dojść. Tu jest kamień. 3 kamienia. Bogactwo. Część główna. Przyjaciele. Gdzie jest ten frajer? Pompka? On tu tam przecież poszedł. Dobra. On już nie ma takiej armii teraz groźnej, jak go tak przetrzebiłem. Czy tak nie miał w sumie. Jakieś syfy takie tutaj biegają, tak szczerze. No możesz w sumie tutaj siedzieć, czekać. Co tak się zacinasz, sojusznik? Halo? Klatkujesz. Dobra.
No teraz pójdzie. Nawet mi się nie chce starać. Próbować coś tutaj inaczej ugrać. Po prostu będzie res i tyle. To zostawcie tę balistę. Co ona wam zrobiła? Złoto. Atak. A też jest atak i manę można by znowu odzyskać. A to później. Nie pali się. Tutaj mnie coś bardziej interesuje. A, no nie, no to nie interesuje mnie aż tak bardzo. To było, pewnie byłoby bardziej interesujące właśnie dla tego Toda, bo on tam mógł się nauczyć tutaj magii ognia, jeżeli z nią w ogóle nie zaczynał. No to byłoby bardziej interesujące, czyli tam pewnie będzie tom powietrza. Ja tutaj miałem ziemię, tam była woda, ogień, to pewnie powietrze. Ale jeżeli tom powietrza mogłoby się okazać, że tom powietrza dałby jakieś Dimension Door może, albo coś, albo lot. Może nie zablokowali tego. Na przykład tom ziemi nie daje mi tego, miejskiego portalu, nie? To do tego to muszę mieć ten zwój zasrany. Więc może się okazać, że jednak tom powietrza nie byłby taki broken. No jakby dali tam Dimension Door albo lot, to wtedy można byłoby bezkarnie sobie to ogarnąć, nie? By się teleportowało do miasta, tutaj później DD by się zrobiło i siema. Więc pewnie nie ma tak łatwo. Pewnie tom powietrze nie jest taki ważny. Tak podejrzewam. Coś przed tygodniem zrobię? Sensownego nie zrobię. 4000 zł musiałbym sprzedawać się jakąś siarą albo rtęcią. No aż tak bardzo mi na tym przed tygodniem nie zależy. Przestań się zacinać, Todd. Co tak klatkujesz? Tak po chwili nagle przyspieszę. O! Ten tutaj coś ogarnął, ten też. W podziemiach się robi niebezpiecznie. Ej, wszyscy wyszli nagle. A tak się składa, że ja pod ziemią mam jednego takiego kolegę tutaj, który... Który ma przesrane teraz. No, ma przesrane. Muszę sprawdzić, gdzie to prowadzi. To oleję. To wszystko muszę olać. Może to tutaj chwila. Z blue. Pewnie tam gdzieś. To mi dużo nie dam. Chociaż tego może bym złapał. Jakbym stąd jakoś szybko tutaj się wbił. To wtedy mógłbym uciekać tobą tam. Dobra, sprawdźmy. No jest powietrze. Tytani bronią. Są jedyne dwa miejsca, tak? No może go złapię. Nie wiem, czy go złapię. 950 ruchu mi zostanie. Łapię go chyba. Dobra, robimy zapis na puchy. Dobra. Skasujmy go. Jakie retreat? Przecież to słabe jest. On nic nie ma. Atak 5 w ogóle, dajcie spokój. Z czym do ludzi? Masz tu z żywiołkami się ziemi pobaw. I cyk po troglodytach. Mówię do przodu. Panie, z czym do ludzi? No. Zostaw tę balistę. Co ona ci zrobiła?
Przecież ona słaba jest. Ani się w niej nie specjalizuje, ani nie mam artylerii w umiejętnościach. Nie no, kolego, proszę cię. Prejerka? Niech będzie prejerka. Weź się tam z tym bij. Ha! Zrezystowałem to chyba, co? Ta, nie weszło. No, dobra, to już sobie balista poradzi. To trochę bardziej to bolało. Ołam. GG. Dobra. Dobra, to idź w górę. Możliwe, że tam też się coś uwolniło. Ja może tobą pochodzę pod ziemią znowu trochę. Trzeba by się pozbyć tego tałataństwa, które się tutaj panoszy. Tego rozumiem, że nigdy nie przejmę. To jest taka bezpieczna przystań tego brązowego, żeby nie dało się go pokonać na zasadzie, że zostanie wygnany, nie? Więc takie pewnie zabezpieczenie. Dobra. Weź przy okazji te halflingi. Ile potrzebowałem? 5 tylko. Dobra. I teraz tak. Ja was dostaję 5, nie? No właśnie. Ja w tym momencie to pewnie będę wolał zbudować przed tym, bo i tak kryształów nie mam, się muszą te kryształy zbierać. Chyba, że da się te kryształy gdzieś po prostu w terenie znaleźć. No ale tak średnio to się prezentuje z tymi kryształami. Tu jest grota, ale no, gdzie ja znajdę białego tego, biały namiot. Tam leżą kryształy, bot mi zabierze, no nie. No ja tutaj zrobię porządek Bertramem. Tylko pytanie, czy tu jakieś studnie są, dobra. Okej, jakoś sobie poradzimy. Todd, bądź bardziej użytecznym tam sojusznikiem, botem. Zajrzyjmy tu. A właśnie, tego fioletowego można by zrobić. Przy okazji, żeby sobie zacząć odblokowywać już te rzeczy. Poza tymi fioletowymi dużo fajnych rzeczy gdzieś widziałem, między innymi tutaj gdzieś było... A nie, tutaj coś zupełnie innego. Ale no dużo za fioletowymi pierdołami jakieś tam... rzeczy były, nie? Tutaj jakaś lampa z dżinami, tylko jeszcze nie wiadomo co tam. Endrello trzeba pokonać. Nie wiem, czy już go nie pokonałem przypadkiem. Jeżeli nie, no to pewnie jest to jeden z tych tutaj. Jakiś Pyragast. Razargal. Nie wiem, czy już tego Andrello nie pokonałem. Nie zdziwiłbym się. No to aleje.
Dobra. Czyli co? To chcemy, nie? Przed tym. Potrzebuję 5000 złota, zarabiam wystarczająco. A mogłem temu pobożnemu bohaterowi jeszcze dać tę sakwę za złotem w sumie. Może jeszcze będę miał okazję to zrobić, może jeszcze nie są tak daleko od siebie. A i też właśnie bieganie Bertramem właśnie jest tylko z jedną jednostką, to sprawia dodatkowo, że bot się mnie nie boi. Nie będzie przede mną uciekał, będzie mi dużo łatwiej się takich botów ścigało dzięki temu. To jest też dobry deal. To może zostawię pobocznemu. Jednorożce. Def. Jakby zobaczmy, co zrobią. Może blinda wrzucą i balistę zniszczą. Nie, no nie dadzą rady tej balisty zniszczyć, za małych jest. Mam 32 obrony i eksperckiego płatnerza. 27. No tak z 10 razy muszą uderzyć. Z jakiegoś powodu tylko dwóch uderza i już, mimo że tam jeszcze jest miejsce, to już kolejny... No teraz nie miał wyboru jakby, nie? Nigdzie nie mógł indziej dojść, więc... Dobra, bijemy. Jednego mi zabili dopiero robaka. I niszczenie balisty im nie wychodzi w ogóle. No nie wychodzi im to. Dobra, tutaj zrobimy zapis na puchy. Spróbujmy cię porobić. Taka porażka. Co ty masz? Resanie? Mogę sobie ochronę na ziemię wrzucić. Jak ty masz mnie tak atakować? Ja to nie biję jakoś mega dużo. Dobra, robimy żywiołaczki. Ciebie w razie czego skasujemy, żebyś się nie śmiała ze mnie. Bo trzeba przyznać, że jesteś upierdliwa. To tam jeszcze dziabnę może. Dobra. Działa na żywiołaka ziemi, takie coś? Prayerka. Będzie rasała coś? Czy co ona tam potrafi? Takiego wyjątkowego? O ile w ogóle coś? Nie, no tylko z Death Ripple sieka. No to lipa. Ona nic nie potrafi. Ona nic nie robi. Co się zaraz przewróci wszystko. Tu już jest GG? Tu już jest GG. Okej. Nie no, po prostu różnica pomiędzy tą a tą poprzednią mapą. Jakieś niebo i ziemia. Nawet nie pomiędzy tą a poprzednią, tylko pomiędzy tą a każdą poprzednią, tak naprawdę. Nawet pierwsza misja była trudniejsza. Gdzie tam trzeba było wszystko na styk robić, tak naprawdę. Wróćmy się tutaj, może. Mogę ulepszyć. To nie jest za kamień, ale za drewno jest. Dobra, w każdym razie to najpierw. Dostaniesz jednego tego. Będziesz jeszcze szybszy. Chociaż i tak ty tam po nich biegasz, więc to w sumie bez większego sensu. W jedną stronę będziesz szybszy, w drugą wolniejszy. No to jeszcze tam powiedzmy, że okej. A i wiecie co? Zrobię, może nie w tej turze, zrobię jeszcze jednego bohatera. Niech ktoś siedzi cały czas non-stop z tymi... Tylko, że on ich nie ma, nie? To nie Wrathmont miał, tylko ten... Tu kamień jest, patrzcie. To jest kamień. Co uciekasz? Przecież to jest słabe.
Bijemy się z tym. Oście tu. Dwóch zabijają, no brawo. Ile zadają w ogóle? Prawie trzech zabijają w sumie. I z takimi obrażeniami w dwóch ciosach mogą balistę rozwalić, więc stop. Stop rider, you little scum. You violated the law of... Nie wiem co. Syrodil? Nie. Nie pamiętam. Cyk. Mam nadzieję, że ten jeden mi nie jest w stanie zabić jednego robaka. Nie, no bo pięciu zabiło, ledwo dwóch to... No, nie, może nie ledwo, ale... To jest brązowego. Jaki cheater. Kolego. Ano tu. Nie, no ja tutaj przecież go będę z tą logą odsadzał, także ja pitole. I ten kamień. Bogactwo, część główna, przyjaciele. Potrzebuję tutaj tego. Dobra, idź się bi. I tak cię będę musiał resać i tak. Żeby mi się nie chciało iść na balistę. Niech to się bije tutaj z tym robakiem wszystko. No gdzie ty biegniesz? Co on tam robi? Dobra. Bezpieczny tu nadal będziesz. Tu byś mógł w sumie sprawdzić, o co chodzi. A tutaj sprawdzałem. A to nie było to, że musiałem mieć 16 poziom, żeby dostać tam, nie wiem, obrony plus 4 czy coś? Nie pamiętam, ale zerknę jeszcze raz. Todd. Fafner tu jakiś się kręci. Weź złoto, weź złoto. Ej, ty masz przydatne rzeczy, ono tu. Dawaj wiedzę. Dawaj wiedzę i moc. Ty weź sobie złoto generuj. Tego nie chcę mieć w ogóle. Chociaż może to się gdzieś przyda. Z jakiegoś powodu poleciało z bota. Może to będzie do jakiegoś questa gdzieś. No tak poza tym to chyba nic. No. Dobra. Jak tu ustanę, to go zablokuję całkowicie. Zrobimy tak. Ty się wrócisz. Ja się też wrócę do miasta. Ale może jeszcze nie teraz? Czy teraz? Trochę mi ruchu szkoda. Skoro już tu jestem, to bym się jeszcze przeszedł kawałek. Póki manę mam. Sam nie wiem. No bym zabił jeszcze jakiegoś bota.
Wróciłbym się, żeby zabriodować robaki, żeby ich mieć więcej, żeby były szybsze przede wszystkim, więcej będę miał ruchu też na bohaterze. Dobra, wróćmy się. Mamy na to złoto na pewno, więc to zróbmy. Nic tu więcej nie chcę, po prostu weźmy jeszcze więcej robali. I tyle. I biegamy z tym. Ej, tu jest jakiś jegomość. Ja nie dojdę. Ale to go złapię w kolejnej turze. I przy okazji się tutaj przejdę. A tu są w ogóle razy dwa to jest. To koniecznie trzeba zaliczyć. Jest piąta tura, więc w szóstej będę go łapał. Mam nadzieję, że nie pobiegnie za daleko tam. Bo bym chciał jednak to zdążyć przed tygodniem. Kurde. Ty masz te rzeczy właśnie. No dobra. Nie wiem, czy to potrzebnie teraz otwierałem, no ale... Nieważne. Chyba będzie ok. Ile czasu ci zajmie powrót? Wystarczająco, żebyś był przed tygodniem, nie? Dobra. Szkoda, że go nie łapię. No nic, biegniemy. Tam aż pobiegł. Nie no, olać go. Nie mam czasu, trzeba podbijać to. To jest ważniejsze. Przed tygodniem to sprawdzić. Ty uciekaj. Ty się tam wracaj przed tygodniem. Zrobimy kolejnego bohatera. Możesz być ty. No tu. Nie, dobra, może tak. I ty będziesz tam stacjonować. Non-stop. A ty, kolego, wracasz się tam po drewno. Mhm. Przed tygodniem coś fajnego? Mm-mm. Na to czekamy. Czyli dużo kamienia potrzebujemy. Fajnie, że mi tak odsłania teren, sojusznik. A tu jest jakiś kolejny brązowy, nie wiem czy ja ucieknę tym. Ale on nie będzie chyba jakoś mega szybki. No mam 1700 ruchu. Czyli te dwie jednostki mnie spowalniają. Ale może dam radę uciec. To samo, co w innym miejscu. Tylko jednego straciłem na auto. To może się uda to zrobić bez strat. Całkowicie. A to wychodzi. No te robaki super są. Ale Wiwek nie chce. Szanujmy się. Będą mnie spowalniały jak cholera. Pytanie, czy na hita ich mam? Mam. Czyli teoretycznie możemy się zabawić na zasadzie slow i zabijanie jednego i cofka, jeden i cofka. Może nawet uda się ich tak rozdzielić, żebym mógł nawet dwóch zabijać w jednej turze. Jakoś tak tego ze środka na przykład się pozbyć. I cofka. Już mają wszyscy bliżej do balisty. Nie chcą, nie chce im się nawet do robaka podchodzić. No, spróbujmy tego załatwić. Może nie będzie nawet chciał zaatakować robaka, no.
bym już miał w zasięgu. Tego się można było spodziewać. No, boją się zaatakować robaka. Boją się kontry. To w sumie spoko miejsce. No ale jakie straty, po co straty? A ja dam Secura. I co zrobicie, głupie smoki? Nic nie zrobicie. Teraz będziecie się bać atakować robaka. Pewnie, że tak. Tam jest kolega. Ja bym go złapał. Mogłem z... A, dobra, nieważne. Jest ok. 10 many po prostu straciłem. Jakbym miał inteligencję, to bym stracił 15. Siedzisz na dupie. Ciebie nie ma, ty nie istniejesz jako bohater. Ty tutaj masz siedzieć po prostu. I zwiększać limit robaków o 2 i zwierzaków o 4. Na zwierzakach mi nie zależy. Aczkolwiek może kiedyś się ich weźmie cały stak właśnie, żeby poświęcić. Tutaj może. Później bym uciekł Bertramem tylko po to, żeby go znowu wykupić. I wtedy bym wziął wszystkich tych halflingów. Jeżeli ten przeżyje, to już będę ich miał tam, nie wiem, z 600? No, coś koło tego, nie? I tak jak będę miał 600 halflingów, no to za tym zaporem siłowym, jak będę tak nawalał do tych robocików, to może nawet da rady to porobić, zanim mi się mana skończy, nie? Na przykład. Niewykluczone, tylko będzie trzeba na dwa razy, nie? Najpierw muszę coś poświęcić, żeby pozbyć się strzelców, a później... No bot se wziął księgę ognia, no serio. Gdzie ten... Gdzie ty biegniesz, kolego? Czy ty myślisz, że możesz mi uciec? Czy on ma jakąś logę? Kolego, ono tu. Domu się trzeba wrócić do miasta. A to jest jakiś syfiarz, którego nawet ty byś mógł porobić. Bo to był ten, który został tak mocno oklepany przez to. Przez garnizon z tymi robotami. Dobra, myślę, że odcinek można by już kończyć, tylko sprawdzę jeszcze, czy nie zbuduję czegoś fajnego przez tygodnie, no ale nie, no raczej cały czas na to chcę zbierać. Kryształ już mam zebrany w odpowiedniej ilości, czyli teraz tylko kamienia, 20 też. Złoto też będzie szybko się zbierało. I skoro kryształ mi się generuje, to może nawet kryształ będę mógł przehandlowywać raz na jakiś czas na kamień albo na złoto, no na kamień, zdecydowanie na kamień. Ale no, jakoś się do tego dokopiemy. Może nawet w kolejnym odcinku już uda się to tutaj załatwić, nie? Zobaczymy. Dobra. Zmiana tury. Tutaj oczywiście Todd nie atakuje, tam ani... Ja to nie wiem, co tam się dzieje. A tam jeszcze jakiś ten brązowy był. O! Walka będzie jeszcze w tym odcinku. No i co ty chcesz mi zrobić, kolego? Co ty chcesz mi zrobić? 86 tych ma. No prawie się ciebie boję. Jeszcze jeden staczek. Jakiegoś płatnerza ma, bo coś mało mu bije. Kontratak sobie wykastował. Groźnie to wygląda.
No zostaw tę balistę. Co ona ci zrobiła? Dygaj do przodu. Nie trzeba jakiegoś prajerka wrzucić tym żywiołakom. Nie wiem, czy trzeciego staka nie wyczarować. Czy oni sobie poradzą. Dobra, dajmy prajerkę już teraz. Dochodzisz gdzieś? Gdzie nie dochodzisz? Co ty kastujesz, kolego? Za chainy. Jakieś tutaj szalone. A tu nagle mam jakiś pierścień tego Obliviona czy czegoś i nie będę mu kresać. To byłoby tragedia, no ale nie, no mogę. Nic mi nie zrobi przecież, słaby jest. Teraz się męcz z moimi żywiołakami, kolego, masz rację. Powodzenia. Balistę mu rozwalę. Klątwa na balistę. Gdzie ty idzie? Został? Nie, no. Co za niedobry bot. Ta. No prawie sobie poradził. O cholera, brązowy uwolnił różowego. Pytanie, czy ten różowy nie ma jakiegoś rozkazu stania w miejscu. Nie, on wychodzi wszystkimi. Cholera. I tu nie było jakiegoś przeciwnika? Coś jest. Ale nie, to jest ten słaby. Nie boję się z Ifem. Tego akurat. Dobra, odcinek miałem kończyć. Dobra, to drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Byłem Skowron, piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.